Elo, robię streama i w czasie streama obczajam nową postać w Overwatchu, ale nie zrobiłem żadnego intro do tego, więc to jest intro. Have fun. Więc no, jakby od roku nie nagrywałem Overwatcha, bo mi się w niego gorzej gra. A ja tą grę naprawdę kocham, ja mam z nią takie kurwa wspomnienia, że to jest szok. Tyle godzin spędzonych przy odwaleniu tutaj, jak z Kitsu odwalaliśmy najgłupsze rzeczy, co tam graliśmy Brigitą i Symmetrą. Jak z Zeronem się darliśmy pizdy do tej gry dosłownie każdego dnia, jak tam graliśmy. Ja chciałbym się cieszyć tą grą tak samo, jak kiedyś, ale nie umiem. Po prostu nie umiem, bo jest dziwnie. I sądzę, że dodanie postaci nie zmieni tak dużo w grze. Ale może coś, nie wiem. Jestem ciekaw tej postaci, bo ją zapowiedzieli 2 lata temu, kiedy jeszcze byłem hype na Overwatcha. I chyba, no nie wiem, no 2 lata, no, I guess. Personality synchronization 100%. Good to be back. Okej. Okej, śmiesznie. A to ma, aha, ma 15 tych. Zżera po jednym, dobra. Bo strzela 3 pociski i myślałem, że po 3 zżera na początkowo. Okay. Oh, holy shit! Ej, to jest fajne. A to jest na, aha, bo to jest naprawdę, to jest 4 sekundy czy 5 ma? 6 sekund. Aha, czyli ona potrafi latać. Dobrze, że w tej grze nie ma fall damage, bo inaczej by było przesrane. Ona strzela tym headshoty! No tak, DPS. Ej, ja bym chciał zobaczyć go na kuca. Ja chcę zobaczyć go na kuca, bo ona przecież lata. Ja chcę zobaczyć ją z perspektywy trzeciej osoby jako na kuca. Taki trochę... Tak, jak trochę nie ugram, jak strzela tymi kulkami. Trochę taki Zeniata vibe, ale nie do końca. Nie, kuli Zeniaty nie przebije. Okej, okay, trójstrza, czyli wystrzeliwuje. Duplikacja, stajesz się kopią wskazanego wrogiego bohatera. Ej, to może być fajne. Sterujący nim gracz nie może przez ten czas zmienić postaci. Jak ja mam to sprawdzić na treningowym? Co? Bomby przyczepne. Wystrzeliwują salwę przyczepnych bomb, które wybuchają po krótkim czasie, czyli to nie jest... Kill confirmed. Okej, trafiła go jedna bomba, to nie jest tak dużo. Okej. Tak, 3. Holy shit! Wiecie co? To jest właśnie to, że ja się bardziej jaram postacią samą w sobie, niż tym, żeby grać... Hej. Niż żeby grać nią w całą grę. Bo cała gra is not fun. Nie wiem. Ostatnio po prostu nie jest. Poza tym i tak, jak ta postać będzie OP, się do takiej przyzwyczajimy, to potem będą nerfy i skończy jak Brigitta, którą ja teraz nie potrafię grać, a uwielbiałem ją grać, mimo że była broken. Ale teraz jest overnerfed. Strasznie. Ja nie wiem. Okej, okay, a jak tego kuni można użyć teraz, prawda? Na niczym. Lewy shift. Szybko lecisz do przodu, a potem szybko, krótko szybujesz. Okej, okay, to wiem. Skupiona wiązka. Przez kilka sekund podtrzymujesz działanie wiązki, które zadaje bardzo duże obrażenia celom z mniej niż połową wytrzymałości. Przona ich wpierdala! Co jest grane? Mrugnąłem. Obok respa masz, co? Ona jest posrana! Adaptive circuits engaged. Tracer. What? Ej, to jest... Ona jest... Okej, okay, słuchajcie. I may be not hyped about the game itself. Ale ta postać to jest coś, co może mi tę grę sprzedać na nowo.
To jest cool. To jest cool w cholerę. Cool as fuck. Ja chcę jeszcze raz. What was that? On ma to co 6 sekund, to wpierdala! To jest nielegalne! Ale wyobraźcie sobie tak kogoś baitować, że ktoś do ciebie ma podlecieć. Chcecie iść zabić, ty chowasz się za rogiem, klikasz kup swojego Reinhardta. Bang! Think about the possibilities! To nawet już nie chodzi o to, jak można. No, outplaye tam to jest jedno. Ale to, jak można. To ile w tej grze teraz może być trollowania, czymkolwiek. Bądź kupią Reina i bij i używaj ulta. Co, czy da się to naładować? What? Poniżej połowy, no tak. Ja to użyłem. Jeszcze on jak ona to ładuje, co? What? On wszystkie kwestie powtarza, co? Dał się dwa razy. What? Wiecie, co jest najgorsze? Oni teraz hypują na tę postać. Oni hypują tak na tę postać, bo jest zajebista. A potem ją znerfią do gleby i będzie gównem. Ja to już wiem. Oni dają ci nadzieję, że patrzcie, jaka ta postać jest zajebista. Wszyscy wrócą teraz do gry, żeby zagrać. A potem ją kurwa znerfią. Do gleby. Aż i dwa boby. What? Dwa boby. Nani? Ale ma fajne głosy do tego, what the fuck? What? Dałoby radę 3 zrobić. Na styk dałoby radę zrobić 3. What? Guys, wy nie rozumiecie. Overwatch ma actual content, rozumiecie? Dodali coś nowego, zajebistego do gry. Tego nie było od dawna. Co się dzieje? Adaptive circuits engaged. Hanzo. Double kill. I gotta take you all. Holy shit. O, jak zawsze, nie wystarczy celować w generalnym kierunku i tyle. Dwa ulty średnio. To nie ma sensu w ogóle. To jest zajebiste, ale to ma zero sensu. Zero, nul. To jest po prostu zero sensu. Pomyślcie o tym. DPS, który zajebiście dużo bije, ma zajebiście dużą mobilność. I jak się zmienia w jakąś postać, to potrafi wystrzelić do dwóch ultów tej postaci. Do dwóch. Jesteś klonem jakiejś postaci i jesteś lepszą postacią niż ta postać, bo strzelasz tym ultem dwa razy. Tą taką fajną rzecz w ogóle się czekacie, patrz, to tak jest tak fajnie przygotowane. Ja się boję, że oni ją potem znerfią, będzie taka przepaść pomiędzy tym, co mamy teraz, a tym, co będzie później. Na odwrót, taka myśl. Tym, co jest teraz, a tym, co będzie później. Pół roku. Ta postać będzie dead. Mam wrażenie. Pół roku. Max. Kiedy się uczesz? To jest inna historia. Dlatego między innymi spodobał mi się Fortnite. Bo Fortnite, ja wiem, herezję. Ale poczekajcie, stop. Nawet Paladins też, bo w Paladinsy trochę grałem.
Nawet paladinsy mają eventy, w których dodają cokolwiek innego od bazowej gry. Biorą postacie, które mają i zbudowane jakieś tam, wiecie, skrypty, wszystko i robią osobny jakiś game mode. Ja trafiłem raz, w paladinsach nie siedziałem tyle dużo, żeby wyznać jakieś eventy wszystkie, ale trafiłem na jeden event, gdzie był jakiś tryb gry, że skakało się po jakichś platformach. Była cała platformówkowa jakaś rzecz, że skakało się po jakiejś wieży na sam szczyt różnymi postaciami. I potem na górze się walczyło dwa teamy ze sobą. Potrzebuję czegoś takiego w Overwatchu. Nie, żeby były tryby typu 3x3, 6x6, capture the fucking flag. Tak jak Fortnite dodaje na przykład losowe osobne game mody, gdzie masz te same rzeczy, ale masz dwa teamy różnych postaci, różnych skilli, tak jak teraz jest, gdzie jest różnie zbalansowane, żeby te teamy między sobą walczyły, takich dużych teamów. Ja wiem, że oni nie balansowali pod to gry, żeby było dużo więcej graczy niż 12, ale for fuck's sake, cokolwiek innego, cokolwiek, nie wiem, macie postacie zajebiste, zróbcie z tym coś, ale nie pakujcie tego w drugą osobną grę za 200 zł, która wyjdzie za 2 lata, bo musieliście ją ogłosić wcześniej, bo wasza firma zrobiła tyle fuck-upów, że musieliście ją już ogłosić. Powinieneś mieć scenę z podróżeniem na twarz. Powinienem, ale mi się po prostu nie chciało już robić. Ej, to jest dobre. Yeah. Ale powinienem chyba zrobić to bez cięcia. Piękny. Czy ona odzyskuje? Stop, stop, stop. What? Ej, stop. Okej, okay. Nie, serio. Czy ja dobrze myślę, że jesteś sobie eko, zmieniasz się w inną postać, masz pulę postaci tej HP, masz pulę HP tej postaci, a potem ci wraca twoje po ulcie? Odzyskuję. Oh, dude.